Witamy i zapraszamy na podsumowanie 2018 roku. Witamy w pierwszym filmie w 2019 roku. Będzie to podsumowanie zeszłego roku 2018. Wniosek z tego wszystkiego jest jeden. Przeżyliśmy kolejny rok. Jej! Super. I dzisiaj właśnie przygotowaliśmy dla Was podsumowanie roku, w którym pokażemy Wam wszystkie książki, jakie przeczytaliśmy w roku ubiegłym. Ale zaczniemy od czegoś innego. Burdello za nami nie jest rzeczą nieprzypadkową, ponieważ wszystkie książki zgromadziliśmy tutaj. Także burdello bum bum za nami. A teraz czas na kilka takich ogłoszeń parafialnych, także składamy rączki ładnie i ogłoszenia parafialne. Zacznijmy od pierwszego ogłoszenia, nieco szokującego. Mianowicie koniec zagranicznych Potterów i zagranicznych Igrzysk Śmierci. Tak. Decydując się na wielki unhaul? Unhaul? No. No, na pozbywanie się książek, które, że tak powiem, zagracają półki, stwierdziliśmy wspólnie, że jednak już czasy naszego zainteresowania zagranicznymi wydaniami Harry'ego Pottera minęły bezpowrotnie. To też zdecydowaliśmy się pozostawić to w historii i oddać miejsce na półkach nowym książkom, nowym historiom, nowym opowieściom, które jeszcze przed nami. Jakież to patetyczne. O Boże, wzruszyłam się dosłownie trochę. Tak. Druga rzecz, w zasadzie najważniejsza, ważniejsza od tego, co mamy na półkach, to jest nasz udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Mianowicie przekazaliśmy naszą rzecz od serca. Tak. From our hearts. Zwłaszcza serca czytacza. From, nie from. Boże, from, debilny angielski. Dobra, skupmy się na polski może, tak. Prościej będzie. Tak, chciałem zabrzmieć inteligentnie, a wyszło jak zwykle. A no może właśnie. Dobrze powiedziałem, tego nigdy nie wiadomo. No dobra. Z tymi angielskimi to nigdy nic nie wiadomo. W każdym razie zachęcamy Was do tego, żebyście wzięli udział w licytacji jednego w swoim rodzaju baneru ze światowej premiery Harry'ego Pottera i Insygniów Śmierci części drugiej. Przez kilka dni i nocy koczowałem pod gołym niebem w Londynie po to, żeby zobaczyć tych wszystkich ludzi. Radcliffe, Watson, Grind, Rowling, Rickman itd. itp. Powiedz, że było zimno. Było zimno. Mokro. Było mokro. I w dodatku nie zabrałeś z powrotem swojego śpiworka do domu. I w dodatku nie zabrałeś z powrotem swojego śpiworka do domu. Smutne. Smutne. Śpiworek zgnił od deszczu. I kiedy chciałem go spakować po tych wszystkich dniach, okazało się, że zzieleniał. Bynajmniej nie z zazdrości. W każdym razie ten baner czeka na swojego nowego nabywcę, na kogoś, kto zechce wylicytować go, włączyć do swojej wspaniałej kolekcji, a tym samym wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Także do licytacji zachęcamy gorąco. Pokaż, jak gorąco zachęcamy do licytacji. Bardzo zachęcamy, gorąco zachęcamy. Gorąco! Tak, bardzo i tak. Gorąco. Tak, oczywiście następna rzecz. W ten rok wchodzimy z nowym logo, z nowymi tak, grafikami. To już jest zasługa tej oto niewiasty, cnej, pięknej, wspaniałej, fantastycznej małżonki. Aż mikrofon potrąciłem. Tak, już nie wspomnę o tym, ileż tygodni mnie molestował ten czytacz, żebym zrobiła w końcu nowe grafiki. Myślałem, że powiesz, ile lat cię molestował, bo to już byłoby 7 lat miesięcy molestowania. Wiele miesięcy, ale ja mówiłam, nie chce mi się teraz tego robić. No ale w końcu zrobiłam, no bo nowy rok to jest taka dobra motywacja, żeby w końcu usiąść, tak, nad tym się skupić i to zrobić. Więc usiadłam i zrobiłam, oczywiście z pomocą czytacza, bo nie można odmówić tobie pomocy. Tak. Tak, oczywiście, jestem fantastyczny. Dziękuję. W każdym razie hasło przewodnie tego roku i mam nadzieję lat kolejnych. Czytam dla rozrywki i zachęcamy Was już teraz, żebyście dołączyli i hashtagowali czytam dla rozrywki, ponieważ czytanie to rozrywka. Wiemy oczywiście, że książki rozwijają itd. itp., ale mamy już dość po prostu tych czczych farmazonów na temat tego, o Boże, jaki to ja jestem zajebiaszczy, bo czytam. Boże, przeczytałem 160, 170, 120 książek. 120 książek przeczytałem, zwłaszcza to. 120 książek. Bożeż, ale jestem zarąbisty. Ha. Tak. Jesteśmy za tym, żeby po prostu czytanie brać pod uwagę jako rozrywka i tego się będziemy trzymali. A teraz przejdziemy już chyba do zasadniczej części naszego dzisiejszego filmu, czyli podsumowanie roku. Oh, ależ gorąco. Czytaczowo, ile książek przeczytałaś w tym roku? Wydaje mi się, że 20... 20? 29. Wydawało mi się, że 30. Goodreads mnie oszukał, bo wskazywał mi 30, a jak ostatnio spojrzałam, to było 29, więc czuję się oszukana i no jest 29, nie 30. Ja przeczytałem książek 104. Oczywiście liczby nie mają żadnego znaczenia. Liczby oczywiście nie mają żadnego znaczenia, a czytam, bo lubię i tyle. Ja czytam, bo lubię, dlatego przeczytam tylko 29.
Ja czytam i lubię i przeczytałem 109. To no, no, 104. No, jesteś zarąbisty, tak dużo przeczytałeś. Poprawiłbym sobie krawacik, ale nie ubrałem. Dobrze, kochanie, zacznij od pierwszych książek. Będziemy oczywiście pokazywać, nie będziemy się tutaj rozdrabniać, ponieważ o wszystkich tych książkach, prawie o wszystkich, mieliście okazję posłuchać w naszych podsumowaniach miesiąca. Także jeżeli jeszcze tego nie nadrobiliście, to jest to właśnie ten czas, żeby nadrobić podsumowania miesiąca oraz wszystkie inne recenzje filmów, które pojawiły się w roku 2018 na kanale. Także wszystko możecie nadrobić, wszystko obejrzyjcie i będziecie na bieżąco ze wszystkim. A dzisiaj tylko będziemy pokazywali kolejne książki, które przeczytaliśmy w roku ubiegłym. Zacznij. I nie będzie to chronologicznie, bo to byłoby bardzo trudne. Bo niektóre nasze książki się pokrywają, byśmy mieli mały miszmasz. Jak się pokrywają, to potem powstają malutkie książeczki i wiecie, pokrywanie, no, no okay. Dobrze, zaczynaj. Dobra, co mi dałeś na wierzch? Pierwsze tutaj, co mam na wierzchu, to jest Kirkę. Naprawdę świetna powieść mitologiczna. Parandowskim trąci trochę, ale to dobrze, akurat w tym wypadku. I to tyle z pokazywania książek bez obgadywania ich. Kirkę również przeczytałem, też pokażę. Kirkę przeczytałem za sprawą czytaczowej, ponieważ stwierdziłem, że grudzień to będzie dla mnie taki miesiąc, kiedy będę słuchał małżonki mej i czytałem książki, które ona mi poleca, a przynajmniej w większości. Także Kirkę przeczytałem, bardzo dobra książka, powiadam wam, bardzo dobra. To tylko dlatego, żeby nie było potem losowania jajeczek, bo ja już nie miałam nic do zaoferowania czytaczowi. Tak, no, chyba po tamtych dniach, tamtych nocach, ja bardzo dziękuję, ja już jajeczek nie losuję, zostaję przy swoich dwóch i nevermore. Może byłyby dwie, ale to zawsze musi być pięć, więc musimy poczekać, aż coś przeczytam fajnego. Tak. Dalej mam Szaloną wiosnę Aleksandry Tyl. Ty również, też ją czytałeś. Również książka, którą ja czytałem, więc na razie się pokrywamy. No dobrze, to może ja też pokażę, bo tak się pokrywamy z twoimi i będzie potem dramat. No to jedna z książek klasyka. Opowieść wigilijna Charles Dickens przeczytana. Disney kontra klasyka na kanale. Pokażę wam drugą książkę. Katarzyna Berenika Miszczuk, druga szansa, również recenzja na kanale, także tutaj też się rozdrabniać nie będę. Genialna, wspaniała, Runa Verybak, również recenzja na kanale, także tutaj rozdrabniać się nie będę. Znowu się będę. Maggie Stiefwater, Przeklęci Święci, również recenzja na kanale, także tutaj rozdrabniać się nie będę. Tancerze Burzy, Jay Kristoff, tom drugi Bratobójca Jay Kristoff i tom trzeci Głosząca Kres, również Jay Kristoff. O, co za zaskoczenie, o kurde. Tutaj będzie zaskoczenie, bo nie recenzja na kanale, lecz recenzje na kanale, także tutaj rozdrabniać się nie będę. Ja rozumiem, że wszystkie twoje, potem reszta moich. Jennifer Niven, Podtrzymując Wszechświat, tutaj recenzja na kanale się nie pojawiła, ale rozdrabniać się nie będę. Tak, i to tyle, jeśli chodzi o tym, że trzy twoje, jedna moja, trzy twoje, jedna moja. A tak tu widzę 6, 7, 8, 9 twoich i dwie moje. Dobra, więc teraz ja się wtrącę. Notatki samobójcy. Matematyka jest zła. Bardzo fajna. David Morrell, Rambo, Pierwsza krew. Też czytałem. Tak, film mnie rozczarował, powiem wam. Klasyka sensacyjnego filmu akcji, rozczarowała. Jak książka możesz, Sylwester Stallone! Lubię Sylwestra, ale no, to nudny był film. A wiesz, dlaczego nie wolno strzelać w Sylwestra? Bo będzie płakał? Nie, bo ci odda. Strzeli okay, do Sylwestra, książka. Sylwester strzeli w ciebie. Do ciebie. Książka jest świetna, więc ją czytajcie. Naprawdę. Stój! Stój! Przecież patrz, ja mam całą kupę! Szóstka Wron, Leigh Bardugo, Foch. Czemu Foch? Bo kazali mi czytać, bo takie fajne czytać! Czytaj Szóstkę Wron, bo jest taka super. No przeczytałem, jest taka przeciętnowa. Robert Galbraith, czyli J.K. Rowling, Little White, polska wersja Zabójcza Biel. Rowling znowu w klimacie, Rowling znowu w formie, powiedziałbym. Dwór Szronu i Blasku Gwiazd. No przepraszam, zawsze mówię na tę książkę Dwór Sromu, ale to jest Dwór Szronu oczywiście. No, tutaj nie wypadało ci, bo mi to powiedziałeś. No. Dodatek do Sary J. Maas, do Dworów. Książka o tyle fajna, bo w końcu pokazuje, co się dzieje po wojnie. Niektórzy bardzo hejtują tę książkę, ale mi się ona bardzo podobała i jest bardzo dobrą książką. Percy Jackson, Złodziej Pioruna oraz Morze Potworów. Też polecaliście bardzo Ricka Riordana. Riordana. Ale no, Percy jeszcze mojego serca nie skradł. Myślę, że nigdy bym się to nie... Jesteś stary. Już prawie 30 na karku i chcesz czytać książki dla dzieci? No proszę cię. A propos książek dla dzieci, Bob. Bob, czyli to magia, która nie przemija. Bardzo świetna książka, bardzo fajowska. Mój mały Bobik, mój mały Bobik. Nie, to brzmi jak kupa. Też to czytałeś. Nie, to byłoby mój mały Bobek. Bobik też może być, zależy kto jak... Też to czytałem, też to czytałem. Oczywiście, że też to czytałem. Ja! Alan Cole nie jest tchórzem! Jej! Bardzo fajnie. I czytacze też nie są tchórzami i przeczytali. Tak, oboje. Przeczytali. Przepowiednia Gwendolyn Womack. Robert Biedroń. Nowy rozdział. Robert Biedroń. Biedroń. To tak jak Snoopy.
Snoopy. Tak. Robert Biedroń, nowy rozdział. Jedyna książka będąca nie powieścią, którą czytałem w roku ubiegłym i chyba w ogóle w ciągu ostatnich 29 lat. No. Nie, no biografię czytałeś również. A ty przepraszam, zostawiłeś mi tylko przeszłość Adam Silvera. Po prostu jeden z najlepszych autorów LGBT. Ja muszę to przeczytać. Czemu ja tego nie przeczytałem? Alissa i czary A.G. Howard. To teraz ja. W tym roku. Droga Szamana, etap pierwszy początek. Ja również czytałem Drogę Szamana, etap pierwszy początek. Tak? Tak. Aha, no dobra. No tak, no. I recenzja jest na kanale. Tim Peak, zapytaj astronautę. Tak w temacie książek nie będących powieściami, których nie czytałem rzekomo przez wiele lat. Oczywiście zapytaj astronautę, jeszcze Baba Jaga radzi, którą tutaj widzicie. Baba Jaga radzi przeczytaliśmy z czytaczową oboje. Czytaczowa wystąpiła po raz pierwszy bez makijażu, co zresztą widać na tym filmiku. I oczywiście kolejna książka nie będąca powieścią to Liga Niezłych Mam, która również pojawiła się na kanale. Skoro mówię już o książkach, których nie mamy fizycznie, to również przeczytałam ja, Natalka, Okrutnego Księcia, Holly... Księcia? Księcia. Okrutny Księcia. Okrutny Ksiądz. Okrutny Ksiądz. W dzisiejszych czasach ja widzę te małe buciki powieszone. Biograficzne. Okrutnego Księcia, naprawdę fajna książka mam. Nie masz, bo to nie fizycznie masz. No mówię, że nie, o których nie mamy fizycznie. No, ale powiedziałeś, bardzo fajną książkę mam. Ja powiedziałam, mam? No, tak, tak mi się wydaje. Lainey Taylor, marzyciel. Strange the Dreamer. Niemalże klasyka. Opowieść podręcznej Margaret Atwood serialu. Serial próbowałem przeczytać, obejrzeć. Nawet nie czytać, obejrzeć. Ale jakoś tak. Ale lepiej przyszło ci oglądanie książki. Tak, lepiej wyszło mi oglądanie książki. Ma bardzo fajne obrazki. Nie, ona nie ma obrazków, trudno. Jej wysokość P. Joanne McGregor. Bardzo fajna młodzieżówka. Tak. Szybciej. Pokaż coś. Wojna Burza, czwarty tom. Wojna i Burza. Czwarty tom Czerwonej Królowej. Wiktorii Ewiert. Dramat. Też to czytałeś, czemu nie mówisz? Bo mówię dramat, skomentowałem. Jezu. Marta Kisiel, pierwsze słowo. O tej książce jeszcze usłyszycie. Jeszcze o niej usłyszycie, ja wam to powiadam. Susan Lewis, nie ukryjesz się. Bardzo dobry thriller. W ogóle Susan Lewis wchodzi chyba na listę moich najulubieńszych autorów thrillerów, bo po prostu kobieta. Powiedziałbym, że ma jaja. Tak, czytałem. Duma i uprzedzenie, Jane Austen, klasyka. Bardzo mi się podobało, zresztą byliśmy w tym roku w domu Jane Austen. Tak. Niestety nie zaproponowała nam herbaty, taka nie. Autografu też nie dała. Niegościnna taka. Taki but z niej. Powiedziałbym, że jest bardzo zimna i niedostępna. Dokładnie, to jest dobre słowo, które określa. Harry Potter, podróż przez historię magii. Kolejna książka nie będąca powieścią. W ogóle to jest jedna z najlepszych książek okołopoterowych dostępnych na polskim rynku. Ja ją wam bardzo, bardzo gorąco polecam, bo w końcu to jest książka, do której stworzenia przyłożyła się sama Rowling, udostępniając materiały do tej książki. Zapomniałam o niej w ogóle. Ja również. Czarny mag, pierwszy rok, Rachel E. Carter. Ja też. I proszę bardzo, nazwisko me tutaj na okładce widnieje. Nie, czytasz nie jest autorem tej książki. Nie, ja tak dobrze nie piszę. Wszystkie pytania. Ja tak dobrze nie piszę, ale książka jest po prostu fenomenalna. Jakub Żulczyk, zrób mi jakąś krzywdę. Jedna z dwóch książek Żulczyka, jakie czytałem w tym roku. A jaką krzywdę mam ci zrobić? Powiem ci poza kamerą. W nos? Ała! Jeszcze pazurskie bidorbali jedziesz. No pazurskie! No tak, dupa. Druga książka Żulczyka, jaką czytałem w tym roku, której fizycznie nie posiadam, Ślepnąc od świateł, bardzo dobra książka. W przeciwieństwie do serialu, który dla mnie jest po prostu tak psychodeliczny, że o matko, obejrzałem cały, ale jakoś nieszczególnie do mnie przemówił. Ja oglądam kątem oka i byłam przerażona. Z niefizycznie posiadanych książek Szpile, Mariusz Bielich. Tak, to była jedna z tych książek niefizycznych. Bestiariusz Słowiański, część pierwsza i druga, Witold Wargas, Paweł Zych. Tego typu książek raczej nie czyta się od deski do deski. Od deski do teski. Ale ja przeczytałem. Od deski do treski. Od deski do tesko. Ale ja przeczytałem. Jestem być może dziwny. Z książek, których nie posiadam, zajrzę na ściągę. Wózkiem przez świat Zbigniew Graczyk, Bieguni Olga Tokarczuk, Zamek Luis Złeko. Wyspa. I tutaj powiem nazwiska autorki, bo zapamiętałem. Sigridur Hagalin Bjornsdotter. Sigridur Hagalin Bjornsdotter.
Dziękuję. Dziękuję. Dam ci to wszystko, Dolores Redondo! Jak zaklęcie. Tak, Redondo. Rolnik by wykorzystała na pewno. Tylko ciekawe, co to zaklęcie mogłoby robić. Redondować. Dom wschodzącego słońca Aleksandra Janusz. Również chyba tom drugi będzie się pojawiał niebawem. Będziesz czytał? Będę czytał. Będę czytał. Bo pierwsza książka pozostawiła mi pewien niedosyt. Nie byłem nią tak zachwycony, dlatego daję jeszcze jedną szansę, żeby autorka pokazała mi w drugiej, co mi tam. Jeśli mowa o jeszcze niefizycznych książkach, które przeczytaliśmy, to twoje pierwsze zetknięcie ze Stephenem Kingiem i moje... No, też pierwsze, bo Carrie... Pierwsze dokończone. Uniesienie. Prawie tam doczytam, ale uniesienie. Uniesienie. No, książka, która... To jest akurat pozycja, którą przeczytałam w grudniu. O, nie mieliśmy podsumowania grudnia, więc można chyba troszkę powiedzieć, prawda? Przez kogo nie mieliśmy podsumowania grudnia? Przeze mnie, ale również przez ciebie, bo stwierdziliśmy, że... Bo to bez sensu. Ja nie stwierdziłem, ja po prostu dla własnego bezpieczeństwa, będąc już tyle lat w małżeństwie i w związku z tobą, stwierdzam, że dla własnego bezpieczeństwa nie będę. Ależ proszę mi nie przerywać, ja pani nie przerywałem. Dobrze. Kolejna książka z listy niefizycznej. Baśnie osobliwe, Ransom Riggs, wyjątkowo kiepski dodatek do serii. Bardzo, bardzo słaby. Ciało Wiktorii Jerofiejew. Bardzo dobra książka, powiedziałbym, jeżeli ktoś czytał Biegunów Olgi Tokarczuk, to znajdzie tutaj coś dla siebie, aczkolwiek wydaje mi się, że ciało jednak bije biegunów na głowę. Jest bardziej przystępna ta książka. Ciało bije biegunów. Żywioły Carteru. Ziemia. Valentina Fast, Royal... Tak. That's all, folks. Piotr Adamczyk, powiem ci coś. Bardzo, bardzo dobra książka. Bardzo, bardzo dobra recenzja na kanale. Także nie rozdrabiam się. Dobra. No daj mi coś powiedzieć, ja tutaj jeszcze popatrzę. Ołowiany świt, czyli moje pierwsze i ostatnie, jeżeli chodzi o tego autora, zetknięcie ze Stalkerem. Michał Gołkowski. The Beauty and the Beast, czyli Piękna i Bestia w wersji, która w Polsce nie jest zasadna, czyli Madame Villeneuve. Nikt nie idzie, Jakub Małecki. Także również pierwsze zetknięcie z tym autorem, ale z całą pewnością nie ostatnie. Moi mili, czytaczowa strzeliła focha, więc powróćmy jeszcze na chwilę do Uniesienia. Uniesienie Stephena Kinga. Zarąbiście się czytało. Fajna historia, ale koniec. Dobra. Mnie się podobał koniec. A mi nie. A mi tak. Spodziewałam się czegoś mocniejszego, lepszego, fajniejszego. To było mocne. Nie. Tak. To było słabe. To było słabe. Tam cicho być. Dobra. To teraz ja. Bad Boys Girl, pierwszy tom czterotomowej serii. Dalej nie będę czytać. Czyli się mówi to fajne, samo za siebie. Ale nie będę czytać, bo to, no, to nic nie wnosi. Moja ściąga podpowiada mi Fantastic Beasts, The Crimes of Grindelwald, original screenplay. W Polsce jeszcze niedostępny scenariusz Rowling, ale pięknie po angielsku powiedziałem. Original screenplay, oh yes, yes. Pewnie masz i tak zły akcent. It's wiesz. Very much of course, yes, yeah, naturalnie. A czemu takiego dzioba robisz? Bo ja lubię to robić. Tak. No dobra, pokażę. Scenariusz, no dobrze, dobrze. Tamte dni, tamte noce. Tamte dni, tamte. Andre Asiman Blach. Mi się podobało. I te wszystkie rzeczy, które czytasz tak hejtuję, po prostu tak nie, no jakoś tak się... Jarasz wrzoskwinią z nadzieniem. Nie, to akurat było fatalne. Ale inne te obrzydliwe rzeczy, które twierdzisz, że były bardzo obrzydliwe, jakoś tam... To były bardzo obrzydliwe. Nie zrobiły i cała książka mi się ogólnie podobała. Osiem Białych Nocy, tegoż autora również, Andre Asiman. Też tutaj no, była mowa w poprzednim podsumowaniu miesiąca. I wreszcie ostatnia książka z listy niefizycznych, to będzie potem. Potem wam pokażę ostatnią książkę z listy niefizycznych, znaczy powiem o niej, ponieważ to jest taki... Ja też powiem później o tej mojej jedynej jeszcze niefizycznej. Dobrze, mów. Wyzwaniu, wakacje, bo przyszło mi czytać Iluminę. To jest bardzo fajne, bardzo fajne. Ile będziesz czytać dalej? A ja Iluminę przeczytałem w tym roku i Gaminę też. Iluminę w tym roku? Tak, drugi raz czytałem Iluminę w tym roku. Ponieważ czytając po raz pierwszy Iluminę, miałem wersję jeszcze bez żadnych obrazków, bez czegokolwiek, zanim jeszcze w Ameryce się książka pojawiła. Ale się chwala się. Tak, i czułem się oszukany i nie widziałem, kto umarł. Marta Kisiel, Toń, czyli kolejna książka Marty Kisiel z tego roku. Po prostu autorka, po prostu roku. Po prostu autorka, po prostu roku. Po prostu naprawdę. Prawda, naprawdę, naprawdę. No powiedz coś tam. No mów, bo ja mam o wiele mniej niż ty. Wnętrza wypalone lodem, Arek Borowik. Mocna rzecz o namiętnościach, a również w klimatach baśniowych. Rozrywacz, czyli trzeci tom trylogii Poszukiwaczka. Arwen Ellis Dighton. Bardzo, bardzo dobra trylogia dla młodzieży i nie tylko, trylogia fantazy.
Uniwersum Metro, Siergiej Niedorób, który naprawdę dorobił czerwony wariant. Książka w żadnym momencie nie jest niedorobiona. Jacek Ostrowski, paragraf 148, bardzo dobry kryminał, bardzo fajnie napisana książka. Jen McKinley, zakochani po uszy, romans z psami w tle, a właściwie jednym psem. Mój przyjaciel kot, Britt Collins, czyli prawdziwa historia bezdomnego, który znalazł kota. Wbrew pozorom, to jest bardzo dobra książka. Jest naprawdę, 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 po prostu klątwa naprawdę. Teraz ja będę mówił naprawdę. Naturalna kolej rzeczy, Charlotte Wood. Książka, przed którą zdraga się czytaczowa, bo jest nie mocna, jest naturalistyczna, ale jest bardzo, bardzo dobra. To ja teraz wyjdę, wyskoczę ze Simonem, którego czytałam drugi raz. I pewnie jeszcze nie raz przeczytam. To jedna z tych nielicznych książek, które mogę czytać wielokrotnie. Wielokrotnie. Na razie dwa. Sarah J. Maas i Wieża Świtu, czyli dodatek, a zarazem kontynuacja Szklanego Tronu. Fandom Anny Day. Recenzje na kanale na pewno widzieliście, a jeżeli nie widzieliście, no to trudno. To nie moja wina. Denis Szabałow, Prawo do użycia siły. Tom drugi, Prawo do życia. I tom trzeci, Prawo do zemsty. A żeby metra było nie, mało, nie, czekaj! To teraz będzie przerywny, wiecznie żywy Isaac Marion. Fajna. Film tylko widziałem. Książka jeszcze lepsza. Metro. Suren Kormudian, Wędrowiec. Metro. Andrzej Diakow do światła. Metro. Andrzej Diakow w mrok. I to jeszcze nie koniec metra, żebyście... Głuchowski. Koniec drogi. Aha. Czas mumii, nie wiem kogo. Alex Falcon i Ezra Fox. Czyli taka mini parodyjka z Zmierzchu, ale naprawdę dużo śmiechu. Ja powiem tak. Ta książka zaskarbia, ta książka zaliczyła najlepsze przebranie moim zdaniem, jakie w ogóle w ubiegłym roku było. Tak. To jest moje w ogóle ulubione chyba przebranie, jakie kiedykolwiek pojawiło się na kanale. Czuję się wyjątkowo dobrze w tej charakteryzacji i była genialna. Powiem to skromnie, czytaczowo, ukłony w twoim kierunku, bo to ty zrobiłaś ze mnie potwora. A jak ona go nazywała? Hipisa? Jesteś... Hipisa? Tak. Tak. Dobre, 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 pamiętam to. Bardzo dobry thriller Dominika van Eikelenborg. Wbrew pozorom to jest Polka mieszkająca w Holandii. Tkanki, bardzo, bardzo dobra książka. Kolejna bardzo, bardzo dobra książka. Adam Lard, Instytor, Kto pierwszy podpali stos. Tak niepozorna książka, można ją dorwać w różnych miejscach na wyprzedażach za śmieszne pieniądze, a to jest bardzo dobry kawał literatury, także ja polecam. Dawno nie było, więc Metro, Robert Schmidt, Otchłań. No daj, coś powiedz, coś o czymś. Oh, buntowniczka z pustyni, Alwyn Hamilton. I tu można powiedzieć, że jest pewna historia związana z tą książką, ponieważ autorka była na targach książki w Warszawie, gdzie była mega kolejka do niej, już myślałam, że się nie dostanę, ale się dostałam i mam piękny autografos i jeszcze piękne zdjęcie również, mam i się bardzo cieszę. Stephenie Meyer, Drugie życie Brie Tanner. To w tym roku czytałeś? Tak, w tym roku to czytałem. I ty w ogóle to czytałeś? Tak. I podobało mi się nawet. O kurde. O kurde. A propos tego, że ostatnio rozmawialiśmy, że Stephenie Meyer nic nie dopisuje, nie? O tym mówiliśmy. Kroniki Wardstone, Zemsta Czarownicy, czyli pierwszy tom Kronik Wardstone. Fajna książka. Myślę, że jeszcze sięgnę po kolejne. To nie jest wykluczone. Słońce też jest z gwiazdą Nikolaj Jun. More Happy Than Not Adama Silvery, czyli pierwsze moje spotkanie z Adamem Silverą podczas naszego wyjazdu do Londynu w tym roku. I jedyne twoje spotkanie z Adamem Silverą. Na razie będę czytać, nie pamiętam tytułu tamtej książki. A dałaś do zrozumienia, że w Londynie go spotkałaś, niemalże osobiście. No, można tak powiedzieć, bo w Londynie czytałam tą książkę. Tę książkę. Tę książkę. Tę książkę. Sama mnie tak nauczyłaś, że trzeba tę książkę. Tę książkę. Tę książkę. 5 sekund do IO, rebeliantka Małgorzata Warda. Wio. Cudowna książka, drugi tom, 5 sekund do IO. Małgorzata Warda jest naszym promykiem, jeżeli chodzi o wirtualną rzeczywistość w literaturze i ta książka jest cudowna. Ja jestem zakochany. Aż więcej nie powiem i oddaję głos do studia. 13 powodów, Jay Asher. Książka bardzo dobra. Serial średni, łamany na mierny. Serial to jest na dobrą sprawę, posiada 13 odcinków, a każdy z tych odcinków jest powodem, dla którego nie należy oglądać tego serialu. Duży. Co więcej, jest drugi sezon, a tam powody są liczone podwójnie wręcz, dlaczego tego nie oglądać. Także myślę, żeby się zebrało 100 powodów, dla którego nie oglądać tego. Straszność. Marcy Steele, druga szansa. Urzekająca opowieść o miłości i pięknych butach. Wbrew pozorom, jestem facetem, czytałem o kobiecie, która prowadzi butik z butami, pracuje w tym sklepie. To tak mi się coś, to podobało. Tak coś a la Al Bundy. To było fajne.
Może być jak Al Bundy. Martyna Raduchowska, Demon Luster. Czekam na tą trzecią. W końcu mam nadzieję, że też fajne doczekam. Przebranie. Książka. Idealna dla mnie. Miś zwany Paddington, Michael Bond. Nie miałem w planach czytać tej książki, ale czytałem czytaczątku tę książkę na dobranoc. Czytaczątko zastało, a ja stwierdziłem, że bardzo mi się to podoba i sobie przeczytałem. No kto mi zabroni? No kto? No nikt. Młody świat Chris Waits. No może powiedzieć, też dystopia taka, nie? No ja nie wiem, ty mnie pytasz, a tego nie czytałem. No ale zawsze nie wiem, czy dobrze używam tego słowa, bo nie wiem. Zawsze... Dystopia to zawsze świat, w którym źle się dzieje. No tak, przeciwieństwo utopii. Dystopia, bardzo fajna. Także zapamiętajcie, jeżeli chodzicie do szkoły. Utopia, czyli idealny świat wyidealizowany. Dystopia, czyli świat, w którym dzieje się źle. Tak, i czekam na kolejny tom. Tak się doczekam. Neil Gaiman, Gwiezdny Pył. Jedyny odcinek, film lepszy od książki, w którym to film był lepszy od książki. Nieprawie, był lepszy. Nieprawie, był lepszy. The Hate You Give, nienawiść, którą dajesz. Tak, też czytałam. Też bardzo, czytałam. Bardzo. Też czytałaś. Też czytałam. Też czytałam. Tak. Też czytałam. Też czytałam, oczywiście. Dalej, to jeszcze wam pokażę. Jedną, dwa tomy. Pierwszy Róg oraz drugi Legion, Tajemnica Askiru. Świetna seria fantazy. Mam nadzieję, że kolejne tomy będą równie dobre, a może nawet i lepsze. No mów jeszcze. Krystyna Chodorowska, Triskel Gwardia. Czekam na tom drugi. Ja mogę powiedzieć teraz o niefizycznej mojej ostatniej książce, to była Cinder i Ella, czyli taki retelling kopciuszka, bardzo, bardzo fajny. Wszystko mówię, że jest bardzo fajne. Dziwne. Skandal, jak my nagramy najgorsze książki roku? Nie nagramy. Nagramy. Nie, nagramy. Ja mam jednego faworyta, o którym chyba każdy powinien wiedzieć, bo nie ukrywam się z tym od wielu miesięcy. No cóż. David Levithan, Każdego dnia. Jedyna książka Levithana, która mi podeszła jakoś tak bardziej, aczkolwiek to nie są fajerwerki, fenomen. Ale film był fajny, ekranizacja. No, ekranizacja w miarę. Był sobie szczeniak Eli, Bruce Cameron, W. Cameron? Cameron. Cameron. Cameron? Robert Schmidt, Szczury Wrocławia, Chaos. W styczniu, pod koniec stycznia wychodzi tom drugi. Mieli... Nie mówimy nic. Nie powiemy, że zginęliśmy w tej książce. Absolutnie. Spoiler. Czytacze giną. Marta Kisiel, Małe Licho i Tajemnica Niebożątka. Powiem krótko, czekam na kolejne. Niby dla dzieci, a ja miałem frajdę. Duff. Ta gruba i brzydka. Książka o wiele, wiele lepsza niż ekranizacja, tyle powiem. Tyle powiedz. Tak. Dawno nie było, więc... I zupełnie inna. Metro. Peter oraz Peter Wojna. Co za zaskoczenie, Metro. Dawno nie mówiłeś o Metrze. Mam od Metra książek! A pierwsza książka, którą w zeszłym roku przeczytałam, była Ponad wszystko, Nicole Yoon. Urocza książka i uroczy film i w ogóle. Pokaż kolejną. Aha. Tak się stało, aha, że ja się wystrykałem niemalże. Nie, dobrze, nie. Ale dobrze, bo to jest na koniec, to jest taki, wiesz, truskawka na torcie, jakby to powiedział Hajto. Truskawka dobra, na torcie. To zaczniemy od tego, co razem czytaliśmy. Ready Player One, Ernesta Kleina. I czytasz był zaskoczony, bo czytał wcześniejszą i była średnia książka tego autora. Oczywiście. Armadę czytałem. Tak, i nie, a to go zaskoczyło i no, prawie że powaliło na kolana. Pozytywnie. I odkryłem, mówiłam, że dobre. Mówiłam. Czytając tę książkę odkryłem, co zafascynowało w niej czytaczową, mianowicie ksywa, nick pewnej postaci, która pojawia się bliżej końca. Jest to ksywa odnosząca się do narzędzia męskiego, narządu. Narzędzia. Narzędzie też. Do śrubokręta. Bywa to często ciężkie narzędzie pracy. Bardzo. I nie znasz się? Jedna z ostatnich książek, które przeczytałam i było to również wyzwanie, nasze drugie, to Łzy Mai Martyny Raduchowskiej. I niedługo przeczytać drugą część, bo jest naprawdę bardzo dobra. Ja przeczytałem i Łzy Mai w tym roku, i Spektrum. I ostatnia książka, jaką przeczytałem w tym roku, książka, którą wy przeczytacie pewnie w okolicach marca, to są Oczy uroczne Marty Kisiel, czyli Kolejne dożywocie. Powiem krótko, bo więcej powiedzieć nie mogę, bo mnie Marta oskubie i znowu będę łysy. Wow! I to takie diabelskie. Wow! Rybki nie dostał. Nie, ale to jest naprawdę... Wydaje mi się, że z powieści Marty to jest numero uno. Będziecie zachwyceni. Czy jeszcze masz? Nie, już chyba wszystko. Chyba że coś zapomniałam, ale chyba nie. Czyli to już wszystko. Wszystkie książki, czyli w sumie 104 plus 29. Czyli razem, nie licząc tego, że niektóre czytaliśmy oboje, to
100, ojejku, 133. Trudna matematyka to była. Nie, 104, nie 104. 104. A, no. 104. No to 133. Więcej tak. niż w zeszłym roku, o 33. A ja nie wiem, ile było 99 książek mieliśmy w zeszłym roku. 99 przeczytałem. Czyli 34 książki więcej. Ha, brawo my. Ale to chyba ty nadrobiłeś. Nie wiem, w każdym razie w tym roku na pewno mi się lepiej czytało. Jakoś te książki szybciej wchodziły, mocniej, bardziej. Mocniej wchodziły. Mocniej. Głębiej. Niektóre niestety tak. Wiem, o czym mówisz, ale dobra. Zakończmy. Kochani! Życzymy wam bardzo szczęśliwego nowego roku, żeby ten rok był dla was wspaniały, cudowny. Przecudowny. Przecudowny. Przefantastyczny. Przefantastyczny, przeksiążkowy i nie tylko, bo przecież książki to nie wszystko. Dziękujemy wam za dzisiaj, zapraszamy do subskrybowania kanału na YouTube oraz obserwowania profili na Facebooku oraz na Instagramie. No i trzymajcie się ciepło. Cześć! Pa.